Odbierz te sekretne prezenty dla wszystkich graczy. Już dzisiaj kończy się Fortnite, jest to dla każdego, powiem ci jak to odebrać. I cała akcja potrwa tylko kilkadziesiąt godzin, więc szybko się śpiesz, żeby nie przegapić, bo już nigdy one nie wejdą do Fortnite. Ale również powiem ci o niesłusznych banach w Fortnite i o 600 fałdolców, które Epic rozdaje. Ale na początku łapeczka w górę, subik, bo mamy 100 tysięcy subów, a live odcinki codziennie na kanale YouTube i Twitch. No i oczywiście kod Seikan w subskrybie. Pamiętajcie, że już w tym tygodniu wyniki na konkurs PSC. Sprawdźcie nawigację, mój kod, follow na Instagramie, sub na YouTube, follow na Twitchu i komentarz pod filmem, który masz w opisie, a my lecimy z tematem. Pierwsze, o czym powiemy, wczoraj nagrywałem materiał o 600 fałdolcach, które Fortnite rozdaje. Jak wiecie, chodziło tam o to, że Fortnite przyznaje 600 fałdolców graczom, którzy mają pakiet Among'a i niektórzy gracze napisali, że tego nie dostali. Teraz co w takim wypadku zrobić? Generalnie, z tego co się dowiedziałem, no to widzowie już te fałdolce otrzymują niektórzy, no i wszyscy potwierdzają, że jest to za Among'a. Jeśli masz Among'a, używałeś właśnie tej promocji od Epica i nie dostałeś fałdolców, to po prostu napisz na support do Fortnite i wtedy ci oni wyjaśnią, czy powinieneś je otrzymać, czy nie. Z tego co wiadomo, bardzo dużo osób takie fałdolce otrzymało. No jest to kwota prawie dwóch dyszek, więc warto sobie zgarnąć, bo jak wiecie, Fortnite często oddaje fałdolce za różne rzeczy, jak to było na przykład z pakietem Marvela. Druga sprawa, niesłuszne bany w Fortnite. Wczoraj mega dużo osób dostało bana w Fortnite i byli to zwykli gracze, jak wiesz, byli to mega popularni youtuberzy z zagranicy, streamerzy, czy inne osoby. I uwaga, te bany są niesłuszne. Fortnite oficjalnie po kilku godzinach napisał na swoim Twitterze Fortnite status, że bany zostały rozdane przez przypadek i że już nad tym pracują, także jeśli dostałeś takiego bana, bany podobno były za teaming i za inne rzeczy, to po prostu wbij dzisiaj do Fortnite'a i prawdopodobnie ten ban został usunięty. Widziałem, że niektórzy mieli bany aż na 2 tygodnie, no i że jest to po prostu pomyłka. I jeśli dalej takiego bana masz i dostajesz go przez przypadek, napisz na support Epic Games i na bank ci ściągną, bo jest to po prostu duży błąd. I niestety dużym minusem tych banów było to, że niektórzy nie mogli zagrać turniejów, ale myślę, że Fortnite już szybko to ogarnie. No i też możliwe, że osoby, które takiego bana otrzymały, być może w przyszłości dostaną jakieś rekompensaty, bo często Fortnite coś tego robił, że jeśli były jakieś błędy czy bany, to po prostu były rekompensaty dla tych graczy. Ale również powiedzmy sobie o giga zmianach w sklepie. Z tego co wiadomo, w nowym sezonie podobno będą zmiany duże w sklepie i w tym momencie jeszcze nie wiadomo dokładnie, jak będzie to wyglądać. Aczkolwiek podobno będą nowe zakładki i nowe właśnie przedmioty, które będziecie mogli zakupować. Jest to o tyle ciekawe, no że jak wiecie, Fortnite cały czas w sumie przywraca jakieś OG rzeczy i nie wiadomo, czy nie będzie to na przykład połączone właśnie z tym, żeby gracze jakoś mogli wybierać swoje skiny albo coś w tym stylu. Dawno, dawno temu Fortnite robił coś takiego, jak głosowania dane skiny. Starsi OG gracze będą pamiętać, że co jakiś czas mogliśmy głosować na jednego z trzech skinów, które potem wracały do sklepu. Najczęściej były takie rzadkie rzeczy i to my decydowaliśmy, który z tych skinów przywrócimy, a jakich po prostu nie będziemy przywracać. I tutaj podobno może być tak samo, czyli że będziemy mogli jakoś sobie wybierać jakieś skiny, które by powróciły, albo będziemy chcieli kupić. Aczkolwiek jest to tylko taki mały newsik, bo niektórzy leakerzy o tym zaczęli wrzucać, aczkolwiek potwierdzonego jeszcze nic nie mamy i większość osób mówi, że będzie to w nowym sezonie. No jeśli się nie opóźni, oczywiście, bo jak wiecie, Fortnite ostatnio ma duże opóźnienia i wszystko mogą mi jak najbardziej przesunąć, tak samo jak na przykład z Creative 2.0, który miał wejść w sumie na początku stycznia, no i dalej go nie mamy. Ale jak jesteśmy przy nowym sezonie, to musimy powiedzieć o starcie nowego sezonu, który startuje mega nietypowo. Jak wiecie, od kilku sezonów zawsze nowy sezon zawsze był właśnie w weekend, a tym razem się pozmieniało. Fortnite oficjalnie skrócił obecny sezon i zakończy się on 8 marca, czyli już w sumie za niedługo, za około 2 tygodnie, także szybko wykonujcie wszystkie questy i Fortnite z tej okazji też da wam doładowanie expa dokładnie w marcu. Będziecie mieli mega boost do expa i każdy gracz będzie mógł z niego skorzystać, że będzie zyskiwać dużo, dużo, dużo więcej expa. Jest to tyle fajne, no że faktycznie ten sezon jest dosyć nudny i fajnie, że go skrócili, ale w tym momencie nie wiadomo, czy jakikolwiek event pojawi się w Fortnite, no bo najczęściej jak eventy były, to faktycznie te sezony były gdzieś tam robione w weekend, a teraz nowy sezon wystartuje w środę w marcu, no i my musimy po prostu na to czekać i możliwe, że eventu nie będzie. Jednakowoż oczywiście Fortnite może coś wykminić, no i wtedy taki event byłby na tygodniu, ale jest to mega dziwne, no bo Fortnite raczej zawsze przedłużał sezony, a nie skracał i musi być to coś gigamocnego i pewnie Fortnite coś fajnego dla nas wymyślił, ale powiedzmy o nowym pakiecie, który właśnie wszedł do Fortnite'a i jest giga opłacalny i już nigdy później nie będzie mogli go zdobyć. Chodzi o pakiet Mrocznego Rycerza, który dzisiaj zawitał do Fortnite, musi go kupić za 1200 fałdolców i zawiera on 28 poziomów karnetu bojowego, co jest giga OP i wystarczy zrobić giga proste misje, czyli zebrać żetony na mapie. Następnie zawiera skina, zawiera kill-off, zawiera również malowanie do broni i plecak i to wszystko za 1200 fałdolców, które macie kupić z kodem Seikanta, dlaczego warto ten pakiet kupić, szczególnie jeśli brakuje ci leveli karnetu, możesz mega szybko wbić karnet, jest to giga opłacalne. Do tego masz właśnie za zrobienie tych wszystkich misji, czyli zebranie żetonów, wszystkie te przedmioty, które ci wymieniłem, czyli wartość kilkudziesięciu złotych, a pakiet jest giga tani, plus do tego jeszcze powinien zawierać dodatkowy styl też za wykonanie tych misji i ten pakiet prawdopodobnie nie powróci w najbliższym czasie, a może nawet nigdy do Fortnite'a. Skąd to wiem? Bo od takie pakiety są już od jakiegoś czasu w Fortnite'cie, co jakiś czas pokazuje się taki pakiet właśnie, gdzie możemy zebrać te żetony zawsze na koniec sezonu i właśnie
właśnie te pakiety jeszcze nigdy nie wracały. Mieliśmy już chyba 3 takie pakiety i żaden z nich nie powrócił. I z tego co jeden z leakerów mówił kiedyś, podobno te pakiety mają nie wracać już do Fortnite, także możliwe, że będą one OG. I jest to jedna z fajniejszych rzeczy, ale również powiem wam jeszcze o pakiecie Liska, bo cały czas na niego czekamy. Dużo osób pyta: Kamzar, a co z pakietem Liska? Czy on będzie, czy nie będzie? Tak, pakiet Liska jest potwierdzony przez praktycznie wszystkich leakerów, że będzie to zdobycia za darmo za wykonywanie prostych questów. O nim ostatnio już nagrywałem, ale szybko wam zaspoileruję. Będzie to prawdopodobnie event Reapera Friend, gdzie będziecie musieli ze znajomymi pograć w Fortnite'a i wykonać proste questy. Za każdy jeden quest otrzymasz jedną rzecz, czyli oczywiście jakiś kill-off, malowanie, emotki, no i na samym końcu skina za wbicie 50 leveli wraz z twoim znajomym. Następnie ten event skończy się po kilku miesiącach i zapisy będą przez stronę internetową i jak tylko się ten event rozpocznie, nagram dla was specjalny materiał, w którym powiem wam, jak się zapisać, podam wam linka, także subuj kanał, żeby tego nie przegapić, bo na pewno ten skin będzie zarąbisty i osobiście chcę go mega odebrać, bo mega mi się podoba i też tego skina nie wiadomo, czy da się jeszcze potem jakoś kiedykolwiek zdobyć, także warto się w niego zaopatrzyć, szczególnie, że wyzwania są giga proste. Taka ciekawostka, że do gry właśnie weszły kolejne zdania Wiedźmina. Jeśli ktoś chce je zrobić, to na stronie internetowej Wiedźmina Szkoła LAM musicie sobie wbić, zalogować się waszym kontem Epika i macie zrobić kolejne zdania i łącznie macie aż 20 nagród do odebrania dla wszystkich graczy. Jest to współpraca z Wiedźminem, która jest taka troszkę sekretna, no bo mało osób o niej wie i trzeba zrobić to przez stronę internetową. Jeśli chcecie dokładny poradnik, to kilka dni temu nagrałem o tym poradnik na moim YouTubie, także zróbcie to, bo event też zakończy się wraz z końcem tego sezonu, ale również powiedzmy sobie o nagrodzie, którą możecie zdobyć tylko przez kilkadziesiąt godzin i może to zrobić każdy. Jedne co musi zrobić, to wbić sobie teraz na Twitch TV i oglądać jakieś streamy przez pół godziny bądź godzinę i otrzymasz specjalną emotkę, która nigdy już nie będzie w Fortnite. Są to dropy FNCS i dzisiaj są one już rozdawane i zagraniczne kanały niektóre mają dropy, a polskie będą miały dokładnie od dnia jutrzejszego wieczora. I co musi zrobić? Wbijasz sobie na Twitcha, link do mojego Twitcha masz w opisie, no i po prostu sobie oglądasz streamy na kanałach, które takie dropy będą miały. Ja oczywiście będę miał wtedy streamy na Twitchu i będę wam dokładnie mówił, gdzie takie dropy możecie odebrać i u kogo, także warto być i mieć w sumie followa u mnie na Twitchu, także zróbcie sobie to szybko, bo te rzeczy już nigdy potem, tak jak mówię, nie powrócą, także będą one mega rzadkie i OG za kilka sonów, ale to nie koniec, dlatego że do Fortnite'a wchodzi jeszcze jeden nowy skin, czyli skin FNCS, taki bambik w barwach obecnego sonu turniejowego i będzie on do zdobycia prawdopodobnie również za darmo, będzie o niego rozgrywany prawdopodobnie turniej, czyli FNCS Community Cup, który rozgrywa się co sezon i na razie musimy czekać, bo oficjalnego potwierdzenia nie mamy, ale był on po prostu zawsze rozgrywany i myślę, teraz może być tak samo. Wtedy potrzebowalibyście jakiegoś duo. Jeśli nie macie, pisz swój nick w komentarzach, żeby znaleźć kogoś do gry, albo wbij na mojego Discorda, też link w opisie i przygotujcie się, turniej byłby prawdopodobnie zbudowaniem i każdy gracz mógłby się właśnie w niego zaopatrzyć, spróbować sobie go wygrać i najczęściej takie skiny wygrywa kilka tysięcy osób na naszym regionie, także warto próbować, szczególnie, że skina też oczywiście będziecie mogli potem kupić, aczkolwiek warto sobie go zgarnąć za friko, jeśli Fortnite daje taką możliwość i z ciekawostek, ten skin też już nigdy nie powróci, bo skiny FNCS są po prostu zawsze raz na dany sezon turniejowy i nigdy potem nie wracają, tak samo jak skiny World Cupowe, także warto go kupić z kodem SAYKAMZAR, a sam skin będzie prawdopodobnie niedługo, dlatego że FNCS będą się za jakiś czas już kończyć, więc możecie sobie przygotować fałdolczyki, około 800 albo maksymalnie 1200 fałdolców, ale raczej 800. I ciągle pytacie o ten trik z fałdolcami i karnetem, jak właśnie zdobyć za darmo karnet bo za pomocą ekipy i w ten weekend przygotuję dla was materiał o ten temat, także śledźcie kanał, subskrybujcie, bo przygotuję dla was już za chwilę materiał, jak właśnie za friko ja zdobywam karnet co sezon. Ale teraz dziękuję za uwagę, łapeczka w górę, sub, kod SAYKAMZAR w sklepie i wbij na poprzednie materiały, bo są gigamocne o darmowym pakiecie Lisa czy innych rzeczach, jak i nowym stronie i zapraszam na kolejne streamy, bo dzisiaj rozgrywamy turniej. Trzymajcie się, cześć!